Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów Telewizji Republika i czytelników portalu Jutro Polski w samo południe, w Dzień Niepodległości, w rozmowie od A do Z. I będziemy dzisiaj rozmawiać z profesorem Grzegorzem Górskim, który jest ekspertem od prawa amerykańskiego. Bardzo dziękujemy, że jest Pan z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. No i tak naprawdę oczywiście to, co nas zajmuje wszystkich bardzo wciąż i nieustannie, to są wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że one dalej nie są rozstrzygnięte. A jak wiemy, Stany Zjednoczone w pewien sposób wpływają na cały świat. Ale zanim przejdziemy do Stanów Zjednoczonych, znaczy do wyników wyborów, to chciałabym wyjść od tematu niepodległości. Dlatego, że dzisiaj w Polsce celebrujemy Dzień Niepodległości. A jak wiemy, moje pytanie jest, czym to się różni, czym u nas ten Dzień Niepodległości różni się od tego, co jest w Stanach Zjednoczonych? No, nasze święto niepodległości pewno jest bliższe temu, co Amerykanie obchodzą pod koniec listopada, czyli święto Dziękczynienia, no bo ich święto niepodległości przypada na lipiec, to jest inna pora roku, inny czas, wtedy masowo się wylega na grilla, świętuje się, są fajerwerki, parady. No, warunki pogodowe są zupełnie inne, natomiast no, Thanksgiving to jest spożywanie indyka bardziej kameralnie, no, czyli tak jak my próbujemy przywrócić tradycję spożywania gęsi na święto niepodległości, no, ale pogodowo jest mniej więcej tak samo, więc też w domu czasami odbywamy jakieś parady w tym roku, jak wiadomo, jest to utrudnione z uwagi na sytuację epidemiczną. Oczywiście. I wydaje się, że w Stanach Zjednoczonych ten Dzień Niepodległości to jest jeden z najważniejszych, chyba jeden z najważniejszych świąt. A my jednak w Polsce nie obchodzimy go aż tak hucznie. Oprócz no, zwyczajnego, już który pozostał tradycją, tego Marszu Niepodległości, który w tym roku na pewno będzie jakoś mniej, bardziej okrojony. No może bardziej nam tutaj paralelnie odpowiada 3 maja, bo to jest takie drugie ważne polskie święto, święto Konstytucji. Ono ze względów pogodowych oczywiście ma podobny wymiar do święta niepodległości, więc mamy tutaj taką inną paralelę. Święto Konstytucji też można uznać za w pewnym sensie odpowiednik ich święta niepodległości. Jasne. No to przejdźmy teraz do wyborów w Stanach Zjednoczonych, dlatego że no moje pytanie brzmi, jeżeli Biden zostanie prezydentem, rzeczywiście, bo media oczywiście okrzyczały go już i uznały go prezydentem elektem, to w jaki sposób ewentualnie wpłynie to na sytuację Polski, w szczególności sytuację ekonomiczną? Najpierw wątek pierwszy, czyli ta prezydentura prognozowana Joe Bidena. Ja chcę tylko przypomnieć, że w 2000 roku przez bodaj 36 czy 37 dni prezydentem elektem był Al Gore. Al Gore korzystał wtedy, trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych obowiązuje taka regulacja Presidential Transition Act, który powoduje, że no, ten prognozowany prezydent może uruchomić ten transition team, korzysta wtedy ze środków federalnych, z budżetu, który pozwala mu także zbudować tą ekipę, która na okres przejściowy 3 miesięcy już przygotowuje się do przejęcia władzy, korzysta ze środków federalnych, etc., etc. No i Gore z tego korzystał, to on przez 36 dni wydatkował te środki, ponieważ wydawało się, że on będzie prezydentem. No później ta sprawa została przesądzona na korzyść George'a Busha juniora, więc dzisiaj no, sytuacja jest taka, że Joe Biden nawet nie korzysta ze środków, trzeba to wyraźnie podkreślić, tego pozwalających mu korzystać ze środków federalnych i ten transition team nie funkcjonuje w logice prawa federalnego i nie korzysta z tych przywilejów. To też jest ważny element, który pozwala nam zrozumieć istotę obecnej sytuacji, dlatego że no, ona nie jest prosta, nie jest oczywista i dzisiaj no, byłbym ostrożny z ostatecznym przesądzaniem, kto rzeczywiście wyjdzie z tych wyborów zwycięsko. Niezależnie od tego,
Jesteśmy w tym temacie właśnie wyborów, to jeszcze pytanie jest takie, bo to może być trochę niejasne dla wielu polskich odbiorców, wydaje mi się, że dla wielu Amerykanów również. Jak to w ogóle jest możliwe, że mamy taką sytuację impasu, kiedy nie do końca wiadomo, który z prezydentów został wybrany i dlaczego w Stanach Zjednoczonych tak trudno policzyć te wszystkie głosy? W końcu no, w Polsce jest tak, że mamy listę, głosuje, nie głosuje, wiadomo jaka jest frekwencja, mniej więcej wiadomo, ile głosów zostało oddanych. Wydaje się, że te manipulacje wyborcze są jednak dość trudne do przeprowadzenia, przynajmniej na poziomie samego głosowania. Wydaje się to łatwiejsze w jakimś manipulowaniu z samymi ilością na przykład osób i mobilizowaniem elektoratu. A tutaj mamy do czynienia, kiedy de facto nie wiadomo, ile głosów zostało oddanych, jako zostało też tych korespondencyjnie oddanych. No tutaj jest kilka podstawowych problemów, których jeżeli nie zrozumiemy, nie przenosząc takiej, no można powiedzieć, pewnej kalki z myślenia w ramach systemu polskiego czy europejskiego, no to ciężko nam właśnie zrozumieć, co się tam dzieje. No po pierwsze, w Ameryce nie ma czegoś takiego jak system ewidencji ludności i czegoś, co byłoby odpowiednikiem naszego PESEL-u, bo te numery ubezpieczeniowe, które Amerykanie mają, no nie pełnią takiej funkcji jak u nas PESEL i Centralna Ewidencja Ludności. W Stanach Zjednoczonych nie ma systemu także, który by w sposób precyzyjny określał, jaki jest domicyl kogoś, kto jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, czyli no, on może być w ciągu 5 minut obywatelem jednego czy drugiego stanu, bo w zależności, gdzie się przeniesie swoim samochodem, to może być obywatelem czy Wisconsin, czy Michigan. Do tego no, nie mamy czegoś takiego także jak wiążący rejestr wyborców. U nas jest rejestr wyborców, który właśnie jest funkcją tych zapisów w systemie ewidencji ludności. W Ameryce ludzie się rejestrują, jak chcą uczestniczyć w wyborach czy w prawyborach, ale rejestr nie przesądza o tym, czy można oddać głos w dniu wyborów, czy nie, dlatego że nawet ktoś, kto nie jest w rejestrze, jeżeli zjawi się w komisji wyborczej i zadeklaruje chęć głosowania, to w zasadzie nie można mu odmówić prawa do głosowania w zdecydowanej większości stanów. To wszystko powoduje, ten system jest zbudowany na zaufaniu, to trzeba to wyraźnie powiedzieć. To znaczy, ten system nie bazuje na przymusie państwowym, na takiej czy innej ewidencji ludności, tylko na zaufaniu do obywatela i zaufaniu takim, w którym zakłada się, że obywatel nie będzie oszukiwał i nie będzie nadużywał swoich praw. Zakłada się tak dlatego, że jeżeli ktoś zostanie, no można powiedzieć, zdemaskowany jako osoba nadużywająca tych swoich praw, no to ponosi tego bardzo daleko idące konsekwencje prawne. Ale tak się dzieje, jeżeli te zjawiska nie mają charakteru masowego. Jeżeli mają charakter masowy, no to oczywiście nie ma takiej siły państwa ani administracji stanowej, która mogłaby wyciągnąć konsekwencje w stosunku do tak dużej ilości ludzi, którzy tego zaufania po prostu nadużywają. No i to są te parametry, które musimy sobie przyjąć jako element wyjściowy do zrozumienia złożoności tej sytuacji. Element drugi no to jest też taki, że tam nie ma czegoś takiego jak Centralna Komisja Wyborcza, która zlicza głosy w skali Stanów Zjednoczonych, tylko każdy stan robi to na własną rękę, czy w ramach własnego systemu prawnego, także kierując się odrębnymi regulacjami wyborczymi, bo każdy stan ma swoje własne regulacje wyborcze, one są często bardzo różniące się od stanów sąsiednich, w związku z czym no, mamy taki amalgamat no, dziesiątków rozwiązań prawnych i niepewnych rejestrów wyborczych. No na to wszystko jeszcze doszła pandemia z różnymi ograniczeniami, no i także wprowadzonymi tak ad hoc z marszu różnymi regulacjami dotyczącymi głosowania zarówno korespondencyjnego, jak i tego early voting, czyli rozwiniętego systemu, w którym można było zacząć głosować już w zależności od stanu nawet 2 tygodnie wcześniej. Natomiast no, szczególne kontrowersje budził ten system korespondencyjny, dlatego że on rzeczywiście opiera się akurat tutaj w tym wypadku o tego ogólnoamerykańskiego operatora, czyli US Post. Natomiast no tak jak wszyscy wiedzą, kto w Ameryce mieszka, no to mniej więcej ma jednolity pogląd na temat tego, jakim operatorem pocztowym jest US Post i on nie budzi szczególnego zaufania, w związku z czym to wszystko składało się już na etapie jeszcze przed wyborami na taki, bym powiedział, konglomerat wątpliwości, formułowanych zresztą nie tylko czy to przez prezydenta Trumpa, czy obóz
republikański, ale także wielu czy niezależnych, czy demokratycznych komentatorów wskazywało, no, że ten model taki wprowadzany dosyć spontanicznie i nierzadko chaotycznie w ostatniej chwili przed wyborami może spowodować problemy. Tu jeszcze jeden element. W tych szczególnie kontrowersyjnych stanach mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że wiele regulacji tych wyborczych zostało wprowadzonych nie drogą legislacyjną, tak jak powinno to być wprowadzane w życie, jak chodzi o regulacje wyborcze, tylko w ramach executive orders, głównie przez gubernatorów. I to oczywiście jest jeden z poważniejszych w tej chwili konstytucyjnych zarzutów. Już nie chcę mówić, dlaczego tak się działo, bo to oczywiście jest złożone, bo w różnych stanach jest tak, że gubernator jest z innego obozu politycznego, większość w parlamencie stanowym ma inną barwę polityczną, w związku z czym pewno było też tak, że trudno było znaleźć jakiś konsensus co do tych rozwiązań, a zakładano, że jakieś rozwiązania trzeba było wprowadzić, więc nierzadko siłowo gubernatorzy wprowadzali takie rozwiązania, no, które z konstytucyjnego punktu widzenia są szczególnie wątpliwe i moim zdaniem one będą miały małą szansę, żeby w ocenie uczciwości wyborów się ostać jako podstawa do przeprowadzenia wyborów, a przynajmniej części ważnie oddanych głosów. No i teraz tak, jeżeli Trump chciałby wnosić pozew, czy będzie musiał to robić w każdym stanie oddzielnie i jak długo to zajmie? No i pytanie brzmi, czy on zdąży przed tą magiczną datą, jakim jest 20 stycznia, tak? No tutaj też musimy zrozumieć, że model amerykański, model prawa amerykańskiego jest trochę inny niż nasz. Tutaj jakby nie działa to w ten sposób, że sądy muszą w jakiś szczególny sposób poddawać analizie tam każdy głos, każdy zarzut, czy pewne uchybienia natury formalnej i musi być ich tyle, żeby wynikało z tego, że ilość głosów, które mogły być nieważnie oddane, mogła mieć wpływ na ostateczny wynik wyborów. Tu nic takiego nie ma. Tutaj tym wiążącym na dzisiaj takim kierunkowym rozwiązaniem modelowym jest precedens w sprawie z 2000 roku, w sprawie Bush versus Gore, który dotyczył wyborów na Florydzie. To rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dotyczyło, tu przypominam, nieprawidłowości wyborów w trzech hrabstwach, gdzie ewidentnie wykazano, że no, były nieprawidłowości skutkujące nieuczciwością procesu wyborczego. A więc nie mówiono wtedy, czy one mogły mieć wpływ na wynik wyborów, czy nie, tylko ogólnie sąd stwierdził, że warunki formalne, które panowały dla procedury wyborczej, nie miały charakteru uczciwego, w związku z czym naruszały klauzulę konstytucyjną no, dotyczącą uczciwych wyborów. No i na tej podstawie sformułowana została dyrektywa, że nakazano ponowne liczenie, ale określając końcową datę tej procedury, w związku z czym ta procedura się zakończyła w określonym momencie, ale nie przeliczono wszystkich głosów, które miały być przeliczone, ich duża, bardzo duża ilość została nieprzeliczona, tyle tylko, że ten deadline, który określono, czy tak jak to określono w orzeczeniu Safe Harbor, czyli określona data, do której należało liczyć, zakończyła liczenie, a w tym momencie więcej głosów spośród tych przeliczonych miał George Bush, w związku z czym on został prezydentem. No i teraz przenosząc to na naszą sytuację, tu nie ma nic takiego, że ktoś będzie orzekał ważności i tak dalej, tylko będzie decydował o tym, czy te regulacje wyborcze ogólne, które panowały, tak jak to próbowałem przed chwilą scharakteryzować, w niektórych stanach spełniały ten konstytucyjny standard uczciwości wyborów. No jeżeli na przykład okaże się, że wprowadzone zostały mocą executive orders przepisy, które nie gwarantowały uczciwego oddania wyborów, no to jest to solidna przesłanka do tego, ażeby na przykład nie uznać wyników głosowania w takim stanie. Tu nie chodzi o to, że to będzie stwierdzenie dotyczące wszystkich stanów, bo prawnicy Trumpa, jak mi się wydaje, skoncentrują się na 5-6 stanach, w których liczba elektorska będzie akurat taka, która albo pozwoliłaby Trumpowi w pozostałej liczbie elektorów uzyskać przewagę, albo doprowadziłaby do sytuacji, w której musiałoby dojść do głosowania w kongresie
tego contingent election, czyli w oparciu o nowy skład Izby Reprezentantów, no bo to jest tak na dzisiaj zapewne celem tej całej operacji, więc nie mówimy tu o unieważnianiu wyborów. Zresztą nie może być nic takiego, bo wyborów w Stanach Zjednoczonych nie można powtórzyć, nie można przeprowadzić ich w innym terminie. Jakby no, ta procedura dokonuje się raz, no i trzeba ją selekcyjnie po prostu sprawdzić. A jeżeli ta selekcja spowoduje unieważnienie w części wyborów w takim stopniu, że nie będzie można tej procedury w oparciu o głosy elektoralne przeprowadzić, no to jest zabezpieczająca procedura właśnie tak zwanych contingent election. I czy o tym tę decyzję będzie podejmowały sądy stanowe, czy tę decyzję będzie podejmował Sąd Najwyższy? No to jest zgodne z tym całym modelem. No najpierw decydują sądy stanowe, no bo jakby pozwy będą formułowane w Stanach. Ostatecznie po rozstrzygnięciu w ostatniej instancji, w zależności od tego, gdzie to tam będzie kierowane, bo to może być jakiś sąd okręgowy w stanie albo sąd najwyższy w stanie. W każdym razie, jeżeli ta dwuinstancyjna procedura, bo w zdecydowanej większości jest dwuinstancyjna procedura stanowa, się wyczerpie, no to wtedy można skarżyć to do Sądu Najwyższego. No ale tu też jakby uspokajam tych wszystkich, którzy sądzą, że to są jakieś bardzo długotrwałe procedury. To nie są długotrwałe procedury, to rozpatrywanie takich spraw to jest no, kilka dni, więc tutaj tego czasu na pewno jest wystarczająco dużo, ażeby sądy stanowe czy sądy federalne w sposób skuteczny dopełniły tej procedury. Tu zwracam jeszcze uwagę na dodatkowy element. Wczoraj prokurator generalny Barr oświadczył, że w procedurę weryfikacji uczciwości wyborów zostaną włączeni prokuratorzy federalni, którzy urzędują w poszczególnych stanach. No, to już jest sprawa poważna, bo w tym sensie angażuje ten system wymiaru sprawiedliwości federalnego, no, którego jakby moc działania jest oczywiście jeszcze o wiele silniejsza niż moc działania tylko i wyłącznie prezydenta Trumpa jako strony wyborów i republikanów jako partii biorącej udział w wyborach. I to może być też bardzo ważny element, który wpłynie zarówno na jakby jakość tych procedur, ale także i szybkość ich wdrażania w życie. Jest to wszystko niezwykle interesujące i wydaje mi się, że ktokolwiek, kto myślał wcześniej, przewidywał wynik wyborów, nie mógł się spodziewać takiej sytuacji. Wszyscy się czegoś uczymy teraz na bieżąco. No i jak rozumiem, będzie to rozstrzygnięte przed 20 stycznia, do którego tej magicznej daty musi zostać zaprzysiężony nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. No i zobaczymy, czy ta prognoza się spełni, czy nie spełni. Mam nadzieję, że pan znowu wtedy przyjdzie do nas i skomentuje wtedy sytuację, jaka będzie miała miejsce. No bardzo i tylko dokładnie obserwujemy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i dziękuję również wszystkim widzom Telewizji Republika i czytelnikom portalu Jutro Polski. Zostańcie z nami i zapraszam od razu na przyszłą środę na kolejną rozmowę z naszych cyklu rozmów ekonomicznych. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo.